będzie pochwalony. Przewaj świętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony. Przewaj świętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki. Niechaj będzie pochwalony. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w przynajświętszym sakramencie ołtarza. Uwielbiamy Cię za to, że przynosisz nam nieskończoną miłość Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, tego, który nas stworzył, obdarował Bożym życiem, Bożym tchnieniem i napełnił darami, łaskami i talentami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty przynosisz nam Twoją miłość, że stałeś się człowiekiem, stałeś się jedną z nas, że urodziłeś się i wzrastałeś w zwyczajnej rodzinie ludzkiej, uświęcając czas wzajemnej relacji, wzajemnej pomocy i ciężkiej pracy. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, za okres życia publicznego, za to, że nauczałeś Ewangelii o Ojcu, o przebaczeniu, o pojednaniu z Bogiem, o łasce udziału w Królestwie Niebieskim. Za to, że dajesz nam Ducha Świętego, przebaczając nam wcześniej grzechy, umacniając nasze serca. Ty jesteś Bogiem miłosierdzia i dzisiaj pragniemy rozważać Twoje spotkanie z faryzeuszem i z kobietą, która bardzo żałowała za wszystkie swoje grzechy. Ty okazałeś jej wielką łaskę, miłosierdzie i Ty pokazałeś, że znasz jej serce, że ono nie jest Tobie obojętne. My także teraz, na początku tego spotkania, wraz z Maryją, aniołami i świętymi, z całą wspaniałością nieba, chcemy powierzyć Ci nasze serca. Chcemy prosić o miłość, o pokój serca i abyś Ty w nich mógł zamieszkać. Dopomóż nam w tym, Panie Jezu. Przyjmij nasze życie takie, jakim jest. Szczególnie w odniesieniu do tych, którym jest tak trudno i ciężko. Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej Ewangelii świętego Łukasza w 7 rozdziale czytamy, jak jeden z faryzeuszów zaprosił Ciebie do siebie na posiłek. Zaprosić Ciebie i skorzystać z Twojej obecności to jest wielki zaszczyt. Czy on na pewno cieszył się z tego, że Ciebie zaprosił? Czy on raczej chciał Ciebie wypróbować, a może chciał poczuć się lepszy? Za te wszystkie błędne podejścia w stosunku do Ciebie, do spotkania z Tobą, przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Równocześnie Ty przyszedłeś jednak do domu faryzeusza, zająłeś miejsce za stołem, przyjąłeś to zaproszenie za Twoją niesamowitą wspaniałomyślność, za miłość, za Twoją pokorę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I równocześnie uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu Chryste, ale wszedł na to spotkanie jeszcze ktoś. Pewna niewiasta, o której wszyscy wkoło myśleli z pogardą. Święty Łukasz pisze o niej, że faryzeusz myślał o niej z pogardą, ale tak naprawdę myślał z pogardą i o Tobie, bo uważał, że nie jesteś w stanie rozpoznać, że ta
kobieta jest grzesznicą. Ale tak naprawdę przyjrzyjmy się, czy to spotkanie, na które my dzisiaj przychodzimy, czy to nie jest spotkanie grzeszników z tym, który jest pełen łaski? Panie Jezu, zanim staniemy przed Tobą, zanim będziemy Cię o coś prosić, czy nawet za coś dziękować, daj nam poznać prawdę naszego serca. Oświeć nasze serca Twoją miłością i łaską. Napełnij pokojem, ale też tam, gdzie trzeba, oświeć, żebyśmy rozumieli, co w naszym sercu ostatnio się działo. Czy byliśmy wzburzeni, czy nasza krew zawrzała, czy byliśmy rozgniewani, czy może osądzaliśmy kogoś, czy potępialiśmy, albo wybuchaliśmy gniewem. Daj nam poznać prawdę naszego serca, co tam się w ostatnim czasie działo. Bo to, że coś się mogło dziać nawet złego, to jeszcze nie jest dla Ciebie przeszkodą. Najważniejsze, żebyśmy potrafili to dostrzec, rozpoznać, za zło żałować i równocześnie z miłości do Ciebie całkowicie się Tobie zawierzyć. Prosimy Cię o łaskę i dar Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły i serca i dał nam poznać zarówno Twoją miłość, żebyśmy mogli dziękować, jak i nasze błędy, grzechy i niewierności, abyśmy mogli za nie żałować. Prosimy Cię o łaskę Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Panie Jezu, każdy rachunek sumienia zaczynamy od tego, żeby Tobie dziękować. Przypomnijmy sobie w krótkiej chwili ciszy, za co szczególnie chcielibyśmy Ci podziękować. Za jakiego rodzaju łaski, za jakiego rodzaju dary, za jakiego rodzaju błogosławieństwo i znak Twojej miłości. Wobec nas, wobec bliskich, w naszym otoczeniu albo w wydarzeniach naszego życia. Za co chcemy Ci dziękować? I za te wszystkie dary Twojej dobroci dziękujemy Ci, Panie Jezu. Panie Jezu, Ty uczysz nas, że czas, który biegnie w naszym życiu, jest bardzo ważny. Może się na niego składają chwile, które są błędem, grzechem, niewiernością, ale także mogą się składać i chwile przejrzenia, żalu, skruchy i nawrócenia, a równocześnie wynagradzania w miłości. Tak było w przypadku zaproszenia, które przyjąłeś do domu faryzeusza. On się wcale o Ciebie nie zatroszczył. I za to, że my czasami się o Ciebie nie troszczymy, że o Tobie zapominamy, że się do Ciebie nie odzywamy, że jesteś niby zaproszony do naszego życia, ale tak naprawdę liczy się tylko to, co najważniejsze, można powiedzieć, wydarzenia w naszym życiu, różne sprawy do załatwienia, a nie Twoja miłująca obecność. Za to, że zapominamy o Twojej obecności w naszym życiu, przepraszamy Cię, Panie Jezu. A równocześnie za to, że Ty mimo wszystko przyjmujesz to zaproszenie i jesteś w naszym sercu, w naszej rodzinie, w małżeństwie i w naszym życiu obecny. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za wszystkie dary Twojej miłości i dobroci, których w ostatnim czasie doświadczyliśmy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I za to, że także nas pragniesz dziś pouczać, abyśmy w nowy sposób, w Duchu Świętym oceniali, nie osądzali, nie przekreślali, nie potępiali, ale oceniali po to, żeby rozumieć, żeby współczuć, żeby pomagać i żeby samemu się nawracać, żałując za grzechy, ale też dziękując za błogosławieństwa i łaski. O to Cię dzisiaj szczególnie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu, gdy przyszedłeś do domu faryzeusza, spotkałeś tam kobietę i gdy na uczcie spocząłeś, nie było wtedy stołów, tylko były takie dywany i maty rozłożone,
a uczestnicy tej uczty w formie takiej podkowy z trzech stron otaczali to, co było na środku. I ta niewiasta podeszła od tyłu tak bardzo pokornie i zaczęła obmywać łzami twoje stopy, zaczęła je wycierać włosami na znak miłości i czci, równocześnie na znak miłości i skruchy. I równocześnie zaczęła namaszczać drogocennym olejkiem twoje stopy. To wszystko było darem miłości i wdzięczności za twoje dobro i miłosierdzie, za to, że dostrzegasz prawdę każdego człowieka. Za to, że nasze serca, chociaż my sami się tak często potępiamy, powtarzając czasami sądy innych o nas, takie potępiające, takie przekreślające, ty nigdy tego nie czynisz. I teraz zastanówmy się, jakiego rodzaju krzywdzące sądy, proroctwa, które mają się rzekomo spełniać w sposób samoistny, jakiego rodzaju krzywdzące sądy o nas samych albo o innych ludziach wypowiadano albo myśmy wypowiadali. Przede wszystkim po to, żebyśmy doszli do tego, jaka jest nasza prawdziwa tożsamość. Prawdziwa tożsamość, którą ty dostrzegasz, której ty błogosławisz, do której ty się odnosisz i którą ty sprawiasz, że można na niej odbudować relacje z tobą i z bliźnimi. Jakiego rodzaju fałszywe, krzywdzące, niesprawiedliwe sądy wobec nas wypowiadano, jakie my w ostatnim czasie wypowiadaliśmy. Panie Jezu, za wszystkie złe słowa, za wszystkie krzywdzące opinie i krzywdzące komentarze, za wszelkie złośliwości wyrażone wobec kogokolwiek, zwłaszcza w naszym otoczeniu, przepraszamy Cię, Panie Jezu. I równocześnie prosimy, żebyś pomógł nam wejrzeć głębiej w prawdę naszego serca. To ważne, żebyśmy dostrzegli w prawdzie, co się w ogrodzie naszego serca rodzi, zarówno dobrego, jak i złego. Dlatego to także do nas odnosi się słowo Jezusa. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, żaden z nich nie miał. Darował obydwu. Panie Jezu Chryste, pomóż nam odkryć, jakiego rodzaju łaski nam udzieliłeś, że możemy dzisiaj tutaj być, że możemy dzięki wierze, nawróceniu z Tobą tutaj obcować, słuchać Cię, zapraszać Cię do naszego serca, przyjmować Cię w Komunii Świętej. To była często długa droga, to była często trudna droga, to była droga bolesna dla Ciebie, także dla naszego otoczenia. Za to wszystko pragniemy Ci dziękować. Za to wszystko pragniemy Ci uwielbiać i równocześnie za nasze błędy, grzechy i niewierności chcemy Cię przepraszać, ale przede wszystkim chcemy Ci okazać wdzięczność za to, że z nas nie zrezygnowałeś. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie Jezu, pomóż nam także w tym samym duchu, w jakim Ty miłosiernie patrzysz na człowieka i patrzysz w jego serce. Pomóż nam także oceniać różne sytuacje i różne osoby. Ty porównujesz faryzeusza, ale nie mówisz mu wprost. Zobacz, czym zawiniłeś. Pokazujesz przykład osoby, którą on pogardza i o której myśli, że ona się już nigdy nie zmieni. A równocześnie pokazujesz dobro, które zaczyna rodzić się z jej serca. Konsekwencje nawrócenia, konsekwencje żalu i skruchy, konkretne czyny i działania w miłości.
kiedy Ty, Panie Jezu, przyszedłeś, to każdy gospodarz powinien dać Ci misę do obmycia rąk, twarzy. Powinien sługa obmyć Twoje stopy, wytrzeć je, namaszczyć olejkiem, jeśli ktoś rzeczywiście pragnie okazać Ci miłość, cześć, wdzięczność i hojność. Faryzeusz tego nie zrobił. Dlaczego? Bo uważał, że Ty nie jesteś nikim specjalnym. A czy my uważamy, że Ty jesteś kimś specjalnym? Pozwólmy teraz sobie w miłości i czci, tak duchowo, podać Ci misę do obmycia, żebyś mógł zdrożony odpocząć. Obmyć twarz i ręce. Obmyjmy Ci tak duchowo stopy, które tak wiele przemierzyły, żeby nas pozyskać. Pomóż nam obmyć naszymi łzami nasze grzechy, po to, żeby Twoje serce doświadczyło radości i abyś mógł nam pobłogosławić, żebyś mógł dostrzegać dobro w nas i je głosić wobec innych. Cichości serc, uwielbijmy Pana Jezusa teraz w tym Najświętszym Sakramencie, tak jak ta niewiasta, która pokornie z tyłu kryjąc się, ale z miłości, której nie potrafiła powstrzymać, uwielbia tego, który tak miłosiernie patrzy i przebacza. Te stopy, które tyle przemierzyły, żeby nas pozyskać, błogosławimy, Panie Jezu. Błogosławimy, Panie Jezu. Twoje serce tak poranione z powodu naszych grzechów, złych słów, osądzania, potrafimy tylko pocieszać. I dlatego pragniemy powiedzieć, pocieszamy Cię, Panie Jezu. Pocieszamy Cię, Panie. Te łzy, które wylałeś Ty, Twoja Matka, święci, także nasi bliscy. Za te wszystkie łzy dziękujemy Ci, Panie Jezu. One są wyrazami miłości i za to dobro, za każdą życzliwość dziękujemy Ci, Panie Jezu. Za to, że dostrzegasz w nas dobro, dziękujemy Ci, Panie Jezu. I za to, że pociągasz nas ku dobru i dajesz nam siłę do odrzucenia zła, do odrzucenia złych myśli, które nas przygnębiają. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Panie Jezu, w tej niewieście, którą dałeś za przykład skruchy, żalu, miłości, nawrócenia, za przykład dla faryzeusza, wydawałoby się doskonałego, to nic, że jej długi były takie ogromne, że nie była w stanie ich spłacić. Nikt nie jest w stanie spłacić długu wobec Ciebie. Ale równocześnie Ty okazujesz się wspaniałomyślnym, miłosiernym i hojnym Zbawicielem. Ty nam przebaczasz. Zastanówmy się, co Ty szczególnie pragniesz nam przebaczyć. Co chcemy Ci przedstawić, abyś nam przebaczył, abyś nas uwolnił, abyś nas uzdrowił, aby prawdziwa nasza tożsamość, nasze imię w Tobie, nasze imię w miłosiernym Bogu, żeby doświadczyło oczyszczenia i odnowienia, żebyśmy może dostrzegli je i doświadczyli go na nowo. Pomóż nam usłyszeć, kim dla Ciebie jesteśmy i jakie jest nasze imię w Tobie. Prosimy Cię, Panie Jezu. Najdroższy Jezu, faryzeusz powiedział o kobiecie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna. Jaka jest ta kobieta, która się go dotyka? Powinien mieć do niej obrzydzenie. Przecież ona jest grzesznicą. A jak ty ją widzisz? Ty widzisz ją jako tą, która jest oblubienicą prawdy. Ty widzisz ją jako tą, która brzydzi się złem i grzechem. Ty widzisz jako tą, która płacze
z powodu zła i krzywdy wyrządzonej Tobie. Ty widzisz jako tą, która się nie wstydzi Ciebie dotykać, wstydzi się swoich grzechów, swoich błędów, ale przychodzi do Ciebie z pełnią miłości, skruchy i ufności. Jest jak delikatny ptaszek, który jest tak kruchy, że łatwo go zranić, skrzywdzić, odrzucić. A ona przychodzi po Twoje przebaczenie i przychodzi z miłością i uwielbieniem. Jak inaczej Ty mógłbyś ją nazwać? I my także, chociaż popełniamy grzechy, czasami wyrażamy krzywdzące sądy, ale my także przychodzimy do Ciebie z miłością, skruchą i czcią. Z niektórymi sprawami nie dajemy sobie rady. Niektóre trudności, grzechy, zranienia są tak wielkie, że nie potrafimy ich przekroczyć. I ciągle upadamy w to samo. Złość, gniew albo zasmucenie. Panie Jezu, dotknij teraz w Twoim zranionym i przebitym sercu. Dotknij teraz naszych serc i uzdrów je. Dotknij naszych stóp, aby szły tylko tam, gdzie Ty jesteś i gdzie można Ciebie zanosić. Z miłosierdzią, dziem i łaską. Obmyj nasze ręce, obmyj naszą twarz, abyśmy na nowo Ciebie zobaczyli. Oczyść nas całkowicie i ubierz nas w nową szatę. Ty nam tego nie będziesz żałował. Namaść nas najcudowniejszym olejkiem, olejkiem Ducha Świętego. Abyśmy byli pachnący wewnętrznie, a nie śmierdzący grzechem, nierzeczliwością, smutkiem. Panie Jezu, Ty dokonujesz najcudowniejszej kąpieli, a to wszystko po to, żebyś w nas mógł zamieszkać. Najcudowniejszy oblubieniec naszej duszy. W jaki sposób nas w takim razie nazwiesz? Kim my dla Ciebie jesteśmy? Skoro tyle za nas ofiarowałeś, jakie jest nasze imię w Tobie? Dotknij nas, oczyść, przebacz, pobłogosław, uzdrów, uwolnij, napełnij łaską, namaść Duchem Świętym i pobłogosław. I nazwij Twoim nowym imieniem. Prosimy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu, teraz w cichości serc, nawet jeśli do końca nie wiemy, jakie jest nasze prawdziwe imię w Tobie, pragniemy, żebyś Ty je wymienił i pragniemy usłyszeć to, co usłyszała niewiasta. Twoja miłość, Twoja wiara, Twoja skrucha, Twoje wynagrodzenie, wszelkie dobro, które uczyniłeś, ocalają Cię. A ja Cię miłuję. Idź w pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, jeszcze jedną sprawę pragniemy rozważyć. W jednej jeszcze sprawie pragniemy Cię uwielbiać. Pragniemy odnieść się do świętego Pawła, który kiedyś był prześladowcą Kościoła. Chciał Ci służyć, a zupełnie nie rozumiał, na czym polega nieskończona miłość Boga, która w drugiej osobie Trójcy Świętej staje się człowiekiem. Były zapowiedzi takiej wielkiej bliskości Boga wobec człowieka, ale ona się nie mieści w żadnym umyśle. Szawłowi, faryzeuszowi wydawało się, że najważniejsze jest to, żeby zachowywać prawo jak najdoskonalej, jak najbardziej rygorystycznie. Ale czy potrafił je do końca zachować? Nie potrafił. Czy potrafił patrzeć w miłosierny sposób, tak jak Ty patrzysz na człowieka? Przecież prawo jest po to, żebyśmy wiedzieli, jaką drogą iść, co wybierać, czego się strzec, co podejmować. A nie jest po to, żebyśmy się wbijali w pychę, gardząc innymi. Panie Jezu, Szaweł błądził, ale w którymś momencie dzięki modlitwie nawet tych prześladowanych, których krzywdził, otrzymał łaskę spotkania z Tobą, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem.
I wtedy, kiedy poznał Twoją miłość, kiedy poznał Twoją wspaniałomyślność, kiedy doświadczył łaski przebaczenia, napełnione miłością, ale równocześnie i prawdą, rozumiejąc, jak wielkim był dłużnikiem, chociaż się wydawało, że to Bóg jest jego dłużnikiem ze względu na zasady, które zachowuje, a nie rozumiał, jak bardzo krzywdził Boga, zasmucał Boga i krzywdził bliźniego, że nie zachowywał dwóch najważniejszych przykazań: miłować Boga całym sercem i umysłem i miłować bliźniego. Czy on go miłował? Czy on Boga rozumiał? Ale ty okazałeś mu miłosierdzie. Braterska modlitwa prześladowanych przez niego wyjednała mu łaskę spotkania z tobą. I napełnione miłością, umocnione przebaczeniem, umocnione ufnością ze strony wspólnoty, doświadczył twojego miłosierdzia. Przyjął chrzest, został namaszczony twoim olejem, drogocennym olejem twojej łaski, został napełniony Duchem Świętym i zaczął karmić się Słowem Bożym, żeby wszystko na nowo zrozumieć. I stał się jednym z najgorliwszych apostołów, chociaż równocześnie mówił o sobie: ja nie jestem godzien, aby się nazywać apostołem, czyli posłanym, ponieważ ja prześladowałem Kościół Boży, ponieważ w Kościele Bożym ty jesteś obecny, a my jesteśmy twoją częścią. Panie Jezu, dziękujemy ci za łaskę okazaną Szawłowi. Dziękujemy ci za przemianę umysłu i serca świętego Pawła, tak gorliwego apostoła narodów. Ale prosimy także, żebyś i nas przemieniał, żebyś i nas dotykał i żebyśmy my także stali się nowym stworzeniem, doświadczając twojej miłości, przebaczenia, twoich darów i łaski. Żebyśmy nie tęsknili za tym, co było, chociaż czasami warto sobie to wspominać. Żebyśmy się nie załamywali tym, co zrobiliśmy, chociaż czasami warto nabierać pokory w odniesieniu do tego. Ale żebyśmy zawsze, zawsze, zawsze wielbili twoje miłosierdzie, który żyjesz i królujesz i któremu się powierzamy teraz i na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo, święty Paweł i wszyscy apostołowie, szczególnie także i Łukasz i Marek, zwracają uwagę, że kiedy ty chwaliłeś świętego Jana Chrzciciela, to powiedziałeś, że nie ma większego spośród tych, którzy się narodzili z niewiast. Ale każdy, który jest narodzony z niewiasty, który jest już częścią Królestwa Bożego, Królestwa twojego chrztu, łaski, udziału z tobą, jest większy niż nawet święty Jan Chrzciciel. Chociaż nie jesteśmy wcale orłami, a święty Jan Chrzciciel był naprawdę jak orzeł, to jednak możemy być więksi nie dlatego, żebyśmy polegali na naszej wielkości, ale na twojej łaskawości i miłosierdziu. Dlatego modlimy się też do tej, która w Duchu Świętym przy bólu serca z powodu naszych grzechów ciągle wyprasza nam na nowo miłosierdzie i łaskę nowego. Kochamy cię, Maryjo, i należymy do ciebie teraz i na wieki wieków. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pomódlmy się teraz modlitwą świętego Franciszka,
który oddaje się Bogu do dyspozycji, żeby być narzędziem Jego miłosierdzia i miłości. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Pozwól mi siać miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Tam, gdzie panuje krzywda, wnosić przebaczenie. Tam, gdzie panują ciemności i wątpliwość, wnosić wiarę. A tam, gdzie panuje rozpacz, wnosić nadzieję. Tam, gdzie panuje ciemność, wnosić światło, radość, pokój. A tam, gdzie panuje smutek, wnosić radość. O święte władco spraw, abym nie tyle szukał pocieszenia, co pocieszał, nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle szukał miłości, co kochał, ponieważ poprzez dawanie otrzymujemy, poprzez przebaczanie sami uzyskujemy przebaczenie, a poprzez śmierć rodzimy się do nowego życia i do życia wiecznego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy stale doświadczali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim Ty, a kim ja? Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim Ty, a kim ja? Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim Ty, a kim ja? Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim Ty, a kim